Postanowiłem zdobyć ukryte minecraftowe serduszka! O, każde z nich da mi nową przeepicką moc! Co nie będzie bezpieczne, kto mi to w ogóle pozwolił testować? Słyszałem też, że rekord świata w zostawieniu suba to 3 sekundy! I jestem ciekaw, czy da się go pobić! 3, 2, 1! Daj znać w komentarzu, czy się udało, a my lecimy z tym koksem! Wow, dzień dobry! Albo też nie taki dobry, bo jak widzicie, mamy pewien problem! Nie mam serduszek i mi się to bardzo nie podoba! Znaczy, od dzisiaj jesteśmy właścicielami jednego wielkiego serca! Kto by o tym nie marzył, ale jednak wolałem moje 10. Ale najpierw każdą kolejną jego część muszę skraftować! Zaczynając od 4 dyrta i jednego nasionka! Wspaniale, jeśli tak prosto kraftuje się serduszka, to jestem za! Problem w tym, że to jest całkiem prawdopodobne, że im dalej, tym będzie gorzej! Ale nie przejmujmy się tym, proszę! Nie ma co się stresować na zapas! Póki co połączmy te 4 dyrta z jednym nasionkiem i dostańmy pierwszą część naszego serca! Spójrz w górę, aby latać, kucki, aby dostać prędkość! Chwilę, co? Czekajcie, czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Czy ja mogę latać? Nie, no to nie jest możliwe. Kurde, bele. O nie, ja latam! Te serduszka są genialne, zakochałem się, lecimy do góry! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł! Czy mówiłem już, że to się źle skończy? Jeśli przestanę patrzeć w górę i spojrzę w dół, to zacznę spadać, tak? Moja głowa nie ma umiejętności obliczenia, czy spadam szybko, czy wolno, ale chyba jest git! Chyba przeżyję, pomocy, pomocy! O, przeżyłem! Dziękuję, doceniam, to bardzo miło z twojej strony, serduszku! Serduszko, serduszkowo... Nie wiem, jak to się odmienia! Nieważne, lecimy dalej! Nie mamy nawet połowy naszego serca! A mniej niż połowa to strasznie mało! Wolałbym na przykład mieć już je całe! Co, no nikt nie zabroni mi marzyć, okej? Przecież to się robi coraz trudniejsze! Wcześniej chcieli dyrta, teraz stona! Minuta nie mi jej będą chcieli stack diaksów, ja takich znam! No cóż, ale póki możemy, to chociaż udawajmy szczęśliwych, okej? Och, jak przyjemnie! Marzę tylko o tym, aby znaleźć trzcinę cukrową! Życie posiadaczy trzciny cukrowej jest serio fajne! Mogłbym sobie na przykład skraftować kolejne serduszko, co nie? Ale nie wiadomo, po co mi to? Lepiej jak zwykle utrudnić biednemu żelaznemu życie. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że Minecraft mnie nie lubi. I gorzej nie będzie, spokojnie. Znowu trzciny nie widzę, to proponuję zmienić taktykę. W końcu mogę latać, co nie? Nie, no nie wierzę, ona nie istnieje po prostu. O kurde, bele, patrzcie, ale mam patent. Na początku lecimy do góry, potem klikamy shifta i lecimy do przodu. Jak ja dosłownie prawie jestem na creative, no. Podoba mi się ten deal i mam trzcinę. W końcu po latach walki, dziękuję. Robimy cukier i lecimy z tym koksem. Nie, nie mam kobla. Jestem głupi czy głupi? Myślę o wszystkim, zbieram materiały, ale jak przychodzi co do czego, to oczywiście zapominam o podstawowej rzeczy. A pode mną wszędzie jest woda, nie podoba mi się to. Dobra, lecimy. Hop, hop, hop i hop. Kolejna część naszego serca gotowa. Dostając obrażenia, dostaję siłę i szybkość. Czy to nie jest piękne? Wow, co to jest? To jest szmaragd? Nie, to nie jest szmaragd. O, da się z tego zrobić miecz. Bez jaj, dawajcie mi to. Miecz nieskończoności. Plus 1000% do obrażeń, plus 200% do odporności na odrzut i plus 100% do szybkości. To nie jest możliwe, to się nie dzieje. Dobra, to coś trzeba przetestować. Dobra, creeper idealnie. Siema. O nie, nie mam go na hita. Jak go nie mam na hita niby? Przecież to wygląda jak najsilniejszy miecz w historii. A ja nawet zwykłego ogurasa nie mogę na hita zabić, naprawdę. Nie, no to jest jakiś żart, wypisuję się z tego. Na 2 hity, no ale co to znaczy? Przecież to powinno go unicestwiać nawet nie dotykając. Co poszło nie tak? O, wioska, fajnie. Ale jeszcze fajniej byłoby skraftować część numer 3. 4 żelaza, 1 węgiel na środku do załatwienia. I oczywiście, że dali mi tą ofertę akurat wtedy, kiedy jestem koło mojego braciszka z żelaza. Gdzie ty jesteś, stary? O, tutaj. Czy oni mi coś naprawdę sugerują? Mam to zrobić, muszę. Dobra, nie pierwszy, nie ostatni raz. Lecimy z tym koksem. Ała, ała, jest źle, kliknąłem coś, nie podoba mi się to. Proszę, powietrze! Nie, nie! Co? Ja? Zrobiłem. Dobra, macie szczęście, że ta wioska była zaraz koło spawna. A ja uzbrojony w najsilniejszy miecz w historii nie potrafię sobie poradzić ze zwykłym żelaznym golemem. To jest jakiś żart. Stary, próba numer 2. Lecisz, no co powiesz ciekawego? No i co? I teraz taki mądry jesteś? Teraz nie jesteś taki mądry. No i trzeba było tak od razu, po to się stawiałeś. Dziękuję, pozdrawiam cieplutko. 4 sztabki żelaza, dokładnie tego do życia potrzebowałem. Ej, ej, ale najpierw mam jedno pytanie. Czy to nie było przypadkiem tak, że ja za dostane obrażenia miałem dostawać siłę i szybkość? Siema, let's go! A, nie mogę spać i dostać obrażeń, zapomniałem. Przepraszam, w ogóle, że pytałem. Przepraszam, to jak ja mam dostać te obrażenia? Łaha! O, ale miałem! Ale mi się mózg zrył przez sekundę! Byłem pewien, że to wszystko na mnie leci, a to tylko ja leciałem w górę! Hej, stary, mogę się tu utopić? Wiem, że trochę dziwne pytanie, ale potrzebuję obrażeń. Cóż, no stary, jak nie potrafisz na to odpowiedzieć, to będziesz patrzył. Hop, wow, boli, dobra, boli, naprawdę boli. Siła 5, szybkość 2, regeneracja 3. Fajnie, już się przekonałem, działa! Szkoda tylko, że na 7 sekund
potem znika. A więc to w ten sposób. To nie daje mi efektów na zawsze, ale ratuje mnie przed śmiercią. W sumie fajny deal, nie ma co narzekać. Oby takich więcej. Zanim jednak to się stanie, potrzebuję trochę węgla. Normalnie bym na Śląsk pojechał, ale w mojej sytuacji to się trochę komplikuje. Ale znam jeden sposób na to, aby znaleźć węgiel szybciej. Trzeba włączyć śląską gotkę w Minecrafcie. Lecimy. Cóż za folbonek tutaj trzymam, a cóż za szynkę żeluza. Nie umiem po śląsku, przepraszam. Serio, folbonek to crafting? Nic mnie już w życiu nie zaskoczy. Oj, co mówiłem? Przełączyłem na śląski, od razu mamy węgiel. Polecam ten hack na przyszłość. To co, jeden węgiel i cztery żelaza dookoła? W ten oto sposób craftujemy śląskie serduszko. Randomowe itemy dropią, kiedy dostaję damage, co? Trochę zbyt pięknie to brzmi, gdzie mogę zrobić damage? Och, ho, co to za pytanie w ogóle? Tak się składa, że zaraz za mną jest mój przyjaciel. Dzień dobry, ała, boli. O kurde bele, o kurde bele, co się dzieje? Nie, nie. Meteorytowy kilów obrotność 10. Podka odporności na ogień, podka zwiększonego skoku. Oni sobie naprawdę nie żartowali z tymi losowymi itemami. Więcej, dajcie mi więcej. Co dalej, mięso, slime ball. Co? Kula szlamu zenchantowana na odrzut 10, to nie ma sensu. Żółwi hełm, fajnie, ja to jakąś zbroję bym bardzo chętnie przyjął. To jest zbroja, w sumie racja. Ale mógłbym prosić o trochę więcej czy coś? Ej, czy tam właśnie nie poleciały diamentowe spodnie? Ach, szkoda gadać. To jest łóżko, to nie jest zbroja, to jest... O, o, to jest zbroja. Jakby się ta gra zaczyna podobać, to słów mało. Więcej na diamentowe spodnie. Przecież to jest niemożliwe. Oni do więzienia powinni iść za to rozdawnictwo. A najlepsze jest to, że te słowa nie dotyczą tylko Minecrafta, ale też naszego rządu. Znaczy co? I na terytowe buty do zestawu. Dziękuję bardzo. Ja jestem usatysfakcjonowany. Mogę więc przyjąć do wiadomości, czego potrzebuję do kolejnego serduszka. Że niby co, że jak? A, chyba rozumiem. To są dusze, a moby wyrzucają dusze. Muszę więc zabić jakiegoś moba, aby dostać duszę. Daj mi duszę. O, dałeś mi duszę. To jest prostsze, niż mi się wydawało. No kolejna, no. Dobra, nie, to pewnie to jest dobry cel. Dawaj duszę, dawaj duszę, dawaj duszę. No i do zdobycia została nam już tylko jedna. Widzę cię, stary, siemaneczko. Chciałbyś się może podzielić swoją duszą? O, dziękuję. No to kiedy sprawa z duszami załatwiona, potrzebuję już tylko i wyłącznie butelki. Fajnie, tu jest piasek. Jeśli moja minecraftowa wiedza zdobyta przez 10 lat mnie nie myli, to dzięki piaskowi mogę zrobić szkło, a dzięki szkłu mogę zrobić butelkę. To wszystko naprawdę staje się jakieś zbyt proste. Nie podoba mi się to. Zazwyczaj jest tak, że jeśli rzeczy stają się zbyt proste, to zaraz się utrudnią. Ale co tu mogę dużo mówić? No szkło zrobione. Niedziela, wieczór i humor gituwa. Wszystko jest zbyt pięknie. Hop, hop, hop i hop. Kolejne serce zrobione. Uderzanie mobów da mi efekty pod jonek. No i gdzie ja teraz z nimi znajdę moby? Mi się tutaj tak dobrze w pokoju żyło, wy mi każecie z nimi walczyć. Dobra, stary, uderzę cię. Patrz, uderzam cię i dostałem efekt. Wow, dostałem. Trzeba, uderzam cię, dawaj efekt. Ty też mi daj jakiś efekt, stary, dziękuję. To zdecydowanie jest to, czego oczekiwałem. Głód 3 mi się nie podoba. Panie zombiaku, czy mógłbym prosić o jakąś zamianę? O, może ty, creeperku, mi coś ciekawszego dasz. Nie no, ty mi dasz, nie no, gościu też mi dał głód. Może ja powinienem uderzać miłe moby. Na przykład ciebie, proszę pana, siemanko. O, szybkość, no właśnie. Czyli nie mogę uderzać tych niemiłych, tylko te miłe. Bo miłe moby dają miłe efekty. Cześć, ośmiornico, co tam? O, oddychanie pod wodą. Jakie OP, co jest? Co to się stanie, jak uderzę śledzia? Siemanko, śledziu. Też oddychanie pod wodą, a ciebie, stary? Co się stanie, jak uderzę ciebie? Też oddychanie pod wodą, albo nie, znowu jedzenie. Skomplikowane rzeczy tu się dzieją, to jest wyższa matematyka. Dlatego proponuję, zamiast liczyć na efekty, zacząć liczyć na siebie. Tylko sprawdzę jeszcze villagera, okej, siema. Nic nie dostałem, dziękuję. Złoto, 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 ender perła. Nie chcę być jakiś nudny czy coś, ale wydaje mi się, że wszystkie z tych rzeczy mieliśmy tutaj na dole. A nawet jeśli zniknęły, to możemy sobie je zrobić od nowa, wiadomka. Dawać ender perły, dawać ender perły. Potrzebuję ender pereł, to nie jest ender perła. Za to mam już złoto. Kurde bele, znalezienie teraz ender perły to może być serio droga przez mękę. To, że wszystkie udało mi się tak szybko znaleźć, nie oznacza, że teraz będzie tak samo. Mam więc trochę inną propozycję. Poczekajmy chwilę za nocą i wyruszmy w poszukiwaniu endermanów. Nie jesteś endermanem, spadaj stąd, to nie ty. Nie jesteś endermanem, spadaj stąd. O, jest, mamy go. Stary, spokojnie, to jest prosta misja. Tylko potrzebuję jednego twojego oka. Nie dałeś mi żadnego, serio. Dobra, jeszcze jeden, let's go. Widzę go, mamy go, jest w wiosce. No co, stary, taki mądry jesteś? Taki mądry jesteś, wypadły. A, to ze mnie wypadły, nieważne. Ale mamy nasze oko, idziemy spać. Dobranoc, miło było, popatki. I zajmijmy się ważnymi rzeczami. Hop, hop, hop i hop, cóż to będzie za piękny dzień. Kucając i klikając prawy przycisk myszy, teleportuje się tam, gdzie patrzę. Okej, okay. Wow. To działa, to naprawdę działa. Uważajcie tylko, żeby nie znaleźć się nagle w środku drzewa. Nie polecam. Drodzy państwo, czy wy to widzicie? Pozostał mi już ostatni składnik naszego
serca. Aż nie chce mi się w to wierzyć, lecimy z tym koksem. 4 redstone'a i 1 zegarek. Do zegarka potrzebuje złota i redstone'a, więc potrzebuje w sumie tylko i wyłącznie redstone'a. Kopalnio, wzywałaś mnie. Gdzie mogę szybko znaleźć redstone'a? Wydaje mi się, że czym głębiej, tym lepiej. Zresztą lawa to też jest dobra wskazówka. Papa, stary, musi gdzieś tutaj być. O, oho! Zbyt łatwo, zbyt łatwo. Redstone zdobyty, wszystko zdobyte. Wyjeżdżamy stąd i kończymy tę gierkę. Pod warunkiem, że się nie pomyliłem i naprawdę zegarek kraftuje się ze złota i redstone'a. O nie, nie, nie. Jak się robi zegarek, co jest? O, mamy to. A to oznacza, że kładę ostatnie 4 bloki. I zdobyłem ostatnią część serduszka. Prawy przycisk myszy, patrząc na moba, wysyła go w kosmos. I dostałem nieskończony łuk. Ale po co mi ten łuk z siłą 20 płomieniem i nieskończonością? Przecież od teraz, jeśli tylko spotkam jakiegoś ziomka, to jednym przyciskiem mogę wysłać go w kosmos. Jestem królem tej gry. Dziękuję bardzo, od teraz świat jest mój, ta wioska tak samo. A jeśli wy nie chcecie, abym was zniknął, zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz 2 filmy. W tym po prawej sprawdzaliśmy najdziwniejsze i najgłupsze teksturpaki w historii Minecrafta. Jeśli więc ich jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie, bo nie uwierzysz w to, co tam się działo. Zapraszam.